Trzecie miejsce z wynikiem 6,5 punkta oraz zdobywczyni drugiej normy na tytuł arcymistrzowski, czyli mistrzyni międzynarodowa Klaudia Kulon. Klaudia jest dwukrotną mistrzynią świata juniorek, mistrzynią Europy. Na ostatnich drużynowych mistrzostwach Europy w Warszawie prowadziła z sukcesem reprezentację Polska Futures, czyli naszych nadziei olimpijskich. Tak. Drugie miejsce, teraz próbuję, będę przeszkadzał troszeczkę, przecież to nie o mnie chodzi, zajęła nasza też etatowa arcymistrzyni, medalistka, multimedalistka, mistrzyni świata, arcymistrzyni Jola Zawadzka, która zdobyła 6,5 punkta. A mistrzynią Polski została chyba najsłynniejsza w historii polska szachistka, mimo że jest ciągle młoda. Kobieta, którą się boją wszystkie szachistki na świecie. Kobieta, która wyeliminowała mistrzynię świata i zmusiła ją do rywalizacji powtórnej o tytuł, czyli arcymistrzyni Monika Soćko. Monika była jednocześnie Monika obroniła tytuł, czyli była w tym roku. Thank you.